Ja jestem Dominik, tam z kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś słuchajcie ponownie, testujemy ulubione słodycze danego influencera, influencerki, tiktokera, tiktokerki, youtubera, youtuberki, a dokładnie Santi z Teens. Jakiś czas temu zacząłem testować ulubione słodycze właśnie członków Teens. No i słuchajcie, mieliśmy już Emilkę, mieliśmy już Gracjana, teraz przyszedł czas na Santię. Dostałem już listę na swoim Instagramie i słuchajcie, jest kilka rzeczy, które się powtórzyły. Ja mam wrażenie, że cały Teens po prostu chodzi i je te same rzeczy w tych samych miejscach. Dlatego niektórych rzeczy nie będziemy testować, ale wam oczywiście o nich powiem. Ale mam też kilka rzeczy tutaj na stole, w kilka miejsc pojedziemy, także nie przedłużajmy i przechodźmy do dzisiejszego odcinka. A wy, jeżeli lubicie mnie albo Santię, zostawcie łapkę w górę. Pierwsze to będzie napój i właśnie opuszczamy w tym momencie studio, także let's go! Zaczniemy sobie od Starbucksa i tutaj słuchajcie, mamy zgodność z Santią taką na maksa, ponieważ dokładnie to jest to, co ja zamawiam zawsze w lato, czyli hibiskus na lemoniadzie. To jest idealne połączenie, idealna kombinacja, przepyszne. Chodźcie zamówić, będę zadowolony, będę miał co pić. Dzień dobry. Ja bym prosił mały berry hibiskus na lemoniadzie. Jestem zaniepokojony, bo to wygląda inaczej niż zawsze. Zawsze, uwaga, w berry hibiskus były wrzucane takie jakby maliny mrożone. W sensie nie mrożone, liofilizowane. A teraz widzisz to? To są borówki jakieś. Nie wiem, o co chodzi. Sprawdźmy, czy będzie smakowało tak jak zawsze. Smakuje tak samo, te owoce nie dają smaku. Jest to nadal przepyszne. Wiem, że dużo osób mi zawsze pisze, że nie ma u siebie Starbucksa, ale słuchajcie, jak będziecie w jakimś innym mieście, gdzie jest Starbucks, spróbujcie sobie hibiskusa. To jest zawsze dobre, po prostu dobry wybór, bezpieczny i pyszny. Drugie na liście to, uwaga, croissant z pistacją. I ja zapytałem się, dobra, ale jakieś konkretne miejsce, gdzie go kupujesz, który jest twój ulubiony? No i dostałem informację, że to jest ten z Lviv. Znowu nie wiem, jak to się czyta, nie wiem, jak to się wymaga, nie wiem, jak to się mówi. Ale ogólnie jest to miejsce, w którym chyba właśnie testowaliśmy też tego croissant z pistacją przy ulubionych słodyczach Bobery. No i uwaga, bez sensu, żebyśmy to znowu testowali, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak on mi smakował i co był najlepszy croissant z pistacją, jaki jadłem w życiu, to oglądajcie ten odcinek, a my przechodzimy do pozycji numer 3. Trójeczka to, uwaga, białe Oreo. I jeśli chodzi o białe Oreo, to nie byłem pewien, czy chodzi o te takie w żółtym opakowaniu, czyli po prostu, wiecie, jakby, że ciastko nie jest czekoladowe, tylko jest maślane zwykłe. Czy chodziło o białe Oreo, czyli to, które jest oblane białą czekoladą. No i ja mam tutaj takie, ale nie jestem na to pewien, o które chodziło. W każdym razie, tamto również lubię i jest 5 na 5, a to jadłem może raz albo dwa razy w życiu. Ogólnie z tego, co kojarzę, to było dla mnie za słodkie. W sensie to było tak ultra słodkie przez tą białą czekoladę, że ja nie mogłem tego zjeść w całości. Ale mi się smaki zmieniają, czasami potrzebuję dojrzeć do czegoś. Sprawdźmy, jak będzie tym razem. Pachnie śmietankowo, a nie białą czekoladą. Uwaga, próbujemy. Ale ładnie to wygląda. Wygląda prześlicznie. Jest nadal ultra słodkie. Jest takie, że zjadłem jedno ciastko i mógłbym już skończyć na tym jeść to ciastko. W każdym razie, to biała czekolada nie jest najlepsza, ale ogólnie jest to bardzo smaczne. No nie jadłem tak mega słodkich rzeczy, że mam chyba ochotę. Jest to trochę za słodkie, ale jest to bardzo dobre, więc dajmy 4,5 na 5 i lećmy dalej. Cóż za paradoks, właśnie w tym momencie piję zimową herbatkę z cynamonem, jabłuszkiem, pomarańczą, a uwaga, uwaga, przechodzimy do lodów! I są to lody Ben & Jerry's. Santia napisała, że chodzi o takie z ciasteczkami, ale ogólnie chyba nie ma Ben & Jerry's z ciasteczkami, tylko jest cookie dough, czyli tym surowym jakby ciastem, z którego robi się później ciasteczka. No i ja właśnie mam takie, tylko wziąłem sobie wersję wegańską. One smakują dosłownie identycznie, a są po prostu wegańskie, więc nie ma tam laktozy i innych rzeczy, co dla mnie na plus, aczkolwiek okazało się, że ja wcale nie mam nietolerancji laktozy, okej? Okay? Mogę jeść laktozę, ale czasami się boję. Ale nie zawsze. W ogóle wiecie, że Ben & Jerry's kosztują 33 zł za to, co prawda tu jest pół kilogram tych lodów, więc całkiem dużo, ale 30... Dużo, Kasia, nie? Ale z drugiej strony płacimy za Magnum jakieś pewnie z 6-7 zł teraz już, a Magnum jest malutki, a to jest pół kilo. Dużo. Dużo. Finezja smaku. Boże święty, jakie dobre. Ja ogólnie rzadko kupuję lody w takich kubeczkach dużych, zazwyczaj biorę po prostu na patyku, ale te pyszne, obłędne, totalnie 5 na 5. Przechodzimy dalej i tym razem, słuchajcie, mamy Kinder Bueno White. To jest produkt, którego nie muszę testować, bo znam go po prostu na wylot. Ja patrząc na ten produkt, czuję już ten smak. To jest jeden z moich ulubionych batonów. Kocham Kinder Bueno White, uważam, że Kinder Bueno White jest lepszy niż zwykłe Kinder Bueno i jest to totalnie 5 na 5. Lecimy dalej. Patrz, leci. Ciu. Czas na
kolejny napój. No bo wiecie, trochę słodkości, trzeba to czymś przepić. Ale nie będziemy tego pić w domu, tylko uwaga, jedziemy do galerii. Czas na kolejną pozycję z menu naszego dzisiejszego. Jest to, słuchajcie, bubble tea. I o dziwo, całe Teens ogólnie chodzi w jedno miejsce, mam wrażenie, na bubble tea, bo za każdym razem się powtarzało. Tym razem nie. Sandia napisała mi, żebym poszedł do Crazy Bubble i wziął malinę i borówkę. Takie właśnie połączenie, jeżeli chodzi o bubble tea. W sumie chyba nigdy nie piję herbaty o tych smakach, więc zobaczymy. Weźmiemy sobie do tego tapiokę i powinno być smacznie. Dzień dobry. Ja bym poprosił na zielonej malinę i borówkę. Dobra, mamy malinę i borówkę. Kolor jest ogólnie całkiem ładny, aczkolwiek wpada w trochę taki grejpfrutowy. Ale smooth, widziałaś to? Tak weszło gładziutko, pięknie. Dobra, uwaga. Smakuje trochę jak kisiel. Nie jest to złe, ale chyba jednak wolę swoje połączenie, czyli marakuja i brzoskwinia na przykład. 4 na 5. Wracamy do studia, do kolejnej rzeczy i uwaga, tutaj mamy w końcu coś, co w ogóle nie pojawiło się w żadnym odcinku z tej serii. I są to żelki NIM2, śmiej żelki, sokki, słodki, sad. Brzmiało to, jakbym mówił coś nie po polsku. I uwaga, mam tutaj żelki z sokami takie w kolorach różowych i fioletowych i niektóre zielone. To jest chyba właśnie to. Więc uwaga, otwieramy. OMG, ale dobrze pachną. Uwaga, próbujemy. Mają sok w środku. O kurde, to smakuje jak taka przepyszna landrynka. No mogę spróbuję jeszcze wisiamy. Też pyszny, ale to winogronko było lepsze. Na koniec zielony. Nie, zielony słaby. Znalazłem coś jeszcze, to chyba malina. Promowy nie, dobra. Winogrono na pierwszym miejscu, na drugim malina. Na trzecim, nie wiem co to było. I na czwartym liść. Mega dobre. Czas na kolejny produkt. Kinderki. Wiemy wszyscy, jak one smakują. I wiem, że Kinder Bueno nie zjadłem. Tak kinderka zjem. No wiemy, że to jest pyszne. Jak ktoś nie jadł kinderków, to tyle mam do powiedzenia. Naprawdę. Czy jest ktoś, albo czy znacie kogoś, kto nigdy nie jadł kinderków i czemu nie jadł przede wszystkim? Bo to, że ktoś nie jadł, bo nie wiem, nie może z jakichś powodów, nie wiem, uczulenie na czekoladę, jeżeli jest coś takiego, to okej. Ale jeżeli ktoś nie jadł, bo po prostu nigdy go nie kupił... Boże, nie wiecie co tracicie. Oj, jakieś twarde. One zawsze były takie twarde? Ale pyszne. Kinderki, 5 na 5. Lecimy dalej. No i moi drodzy, przechodzimy do pewnej czekolady, która jest z ciasteczkami, ale ja mam swoją czekoladę, nie będę promować innych. Taka czekolada! O, taka widzicie, takie ciasteczka ma w sobie, takie ciasteczka. Odpakuję ją poza kamerą, no po co promować inną, bez przesady. My tylko tutaj testujemy, ale o kurde, dobra, ale wygląda fajnie z tymi ciasteczkami. Tak wygląda ta tabliczka czekolady. Ona ma normalnie zatopione ciasteczka w sobie. Wow, dobra, próbujemy. Okej, to ciasteczko jest jak taki totalnie herbatnik. To smakuje totalnie jak te herbatniki, które mają jakby pod spodem wylaną czekoladę. 1 do 1. Bardzo dobre, więc ja bym tutaj dał 5 na 5. Nie mam do czego się przyczepić. Kolejna rzecz to uwaga, Dame. Cukierki, ale ja nigdzie nie mogłem znaleźć cukierków. Naprawdę nie było ich w sklepie, nie wiem o co chodzi. Ale udało mi się znaleźć baton, który jest dosłownie tym samym, tylko ma inny kształt. Więc spróbujemy sobie tego batonika. Gryźmy i sprawdzajmy. O! To mój ząb wpadł. Szczerze, czekolada w tym... Wali się w czekoladę. Ten karmel, Boże, trochę wchodzi w zęby, ale to jest taki mega chrupiący, pyszny karmel. Nawet może dobrze, że on wchodzi w zęby, zostaje na potem. Mega dobre. Kolejne moje 5 na 5. Powiem wam, że mamy całkiem zgodne smaki, jeżeli chodzi o słodycze z Santą. Serio. Na kolejną pozycję z listy i znowu wychodzimy z domu. I tym razem, słuchajcie, idziemy do McDonalda. W ostatnim odcinku u kogoś również to było i ja wtedy odpuściłem test już tego ciastka, bo wam mówiłem, że je uwielbiam i ile razy można je testować, ale dzisiaj mam na nie ochotę, więc jedziemy tam, ponieważ też w międzyczasie wyszedł drwal, więc ja jadę zamówić drwala, słuchajcie, jadę go jeść! Jedźmy do Maka. Dobra, uwaga, podjeżdżamy pod Maka. Dzień dobry, skąd zamówienia? Dzień dobry, ja bym poprosił burger drwala. W zestawie czy sam? Może być w zestawie. Powiększonym? Tak, niech będą te frytki zakręcone z sosem śmietanowym i kola zwykła. I jeszcze bym poprosił ciastko karmelowe. Zapraszam, dziękuję. Super, dziękuję ślicznie. Mamy to! Jezu, sorry, ale bardziej się ekscytuję na drwala niż na ciastko. No i słuchajcie, ogólnie z Santią jest taka sytuacja, że ona lubi to ciastko karmelowe, które wam teraz pokażę. Taram, 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 taram. Boże, ono wygląda obłędnie, wygląda jak typowo amerykańskie ciastko. Pachnie cudownie, jest tutaj karmel, który się... O. To jest najlepsze ciastko z Maka, naprawdę, ale Santia lubi je łączyć z Coca-Colą, w sensie, że macza to w coli.
Żartowałem. Nie, chciałem wprowadzić po prostu troszeczkę, wiecie, dramaturgii. Nie, nie robi w ten sposób, je po prostu ciastko i ja je też teraz zjem. To jest po prostu obłęd. To ciastko, słuchajcie, 5 na 5. Jak będziecie kiedykolwiek w maku, weźcie sobie to ciastko. Nie pożałujecie. Także to tyle na dziś, dajcie znać, jak wam się podobało i czy jest słodycze przetestować w kolejnym odcinku. Pa!